Och, jak one słodko śpią. Oczywiście, kopciuszku, będę twoją przyjaciółką. Trzymaj się ode mnie z daleka, jesteś zaczarowany. Nie chcę odrabiać lekcji, mamo. Czekolada, miam, miam. O nie, okropny budzik. Daj jeszcze trochę pospać. Tylko 5 minut. Ojej, co to za zapach? Czy coś się pali? Co? Mój telefon! On płonie, co robić? Jak ja sobie poradzę bez telefonu? Czuję zapach spalenizny. Zapach spalenizny? Co tu się dzieje? Czy my się palimy? Dzień dobry, Mary. Ojej. Co się dzieje z moją ręką? Czuję moc wody. Wypróbujmy ją. Wow. Linda, widziałaś to? Mam moc wody. Co to takiego, rośliny? Tina, co ty wyprawiasz? Nie hałasujcie, tak chcę jeszcze pospać. Co się dzieje? Czemu jestem w pnączach? Ojej, to jakiś ogród botaniczny. Czy to ja zrobiłam? Moja ręka. Mamusiu, mam moc ziemi. Dziewczyny, chcę spać, co się dzieje? Tina, potrzebujesz pomocy? Szczerze mówiąc, tak. Ojej, co z moją ręką? Czuję moc powietrza. O, Grace! Masz moc silnego powietrza! Przestań! Już wystarczy! Prawie mnie stąd wywiało. Dzięki. Tak, tak, muszę popracować nad kontrolą. Dziewczyny, wstawajcie! Gratulujemy! Wszystkim udało się uwolnić swoje moce. Linda ma moc ognia, Grace powietrza, Mary moc wody, a Tina ziemi. Okej, dziewczyny, musicie się ogarnąć. Czarodziejki muszą wyglądać bez zarzutów. Od kogo zaczynamy? O, ja chcę być pierwsza. Mam pomysł, jak moc może mi pomóc. Po pierwsze, czarodziejki nie powinny nosić okularów. Już ich nie potrzebuję. Oj, mogłam najpierw znaleźć soczewki, a potem niszczyć okulary. O, znalazłam. Są. Dobra. Pozostało tylko je założyć. Brzmi łatwo. Okej, delikatnie. Udało się! Świat jest taki wyraźny i jasny. Jak moje siniaki pod oczami. Co może mi pomóc? O, właśnie, siła wody. Na pewno mi pomoże. Okej. Gotowe. Nic tak nie odświeża twarzy jak żelowe płatki. Super. A teraz przywrócimy mojej skórze zdrowy wygląd. Pomoże mi w tym szczoteczka. No i pianka oczyszczająca. Nakładam piankę na szczoteczkę i zaczynam masować moją skórę twarzy. Tu i tu trochę. O, tutaj też troszkę trzeba. Świetnie. No i się myjemy. Wow, co za efekt. Pozbywam się płatków. Super. Czuję, jak moja skóra się cieszy. A co ja mogę ze sobą zrobić? Pryszcze to mój najgorszy wróg. Nie wiem, jak się ich pozbyć. Chociaż pamiętam, jak na biologii mówili mi o leczniczych właściwościach roślin. Mam przecież moc ziemi i mogę wyhodować rośliny, które chcę, wymieszać ich soki i uzyskać maseczkę przeciwtrądzikową. Nauka rządzi. Mam nadzieję, że z tymi wszystkimi owocami i warzywami mogę pozbyć się trądziku na zawsze. To było moje marzenie od wieków. Użyję winogrona, ogórka, cytryny i kiwi. Wszystko muszę pokroić, aby łatwiej było wydobyć z nich sok. Gotowe. A teraz mieszam to wszyściutko w moim małym blenderze. Gdybyśmy robili maseczki na twarz na chemii, lekcje byłyby ciekawsze. Mam nadzieję, że mi się uda. Dodaję wodę i mieszam. Jupi, to naprawdę działa. Okej, muszę tylko przygotować specjalną foremkę do wykonania maski. Wlewamy przygotowaną mieszankę, rozprowadzamy wszystko równomiernie, tak aby starczyło na całą twarz. No i czekamy. Zastygła.
szybko ściągamy okulary i nakładamy maskę na moją problematyczną skórę. Użyję też rolera. Wow, moja twarz promienieje. Nie mam pryszczy. Fuj, Tina zostawiła tu swoją maskę. A co ja mam na nosie? Czarne zaskórniki? Jak je usunąć? Mam przecież moc ognia. Dokładnie. Potrzebuję węgla drzewnego. Mówią, że pomaga. Gotowe. Teraz musimy zrobić z niego maskę. Kładziemy węgiel w moździerzu, aby zmielić go na pyłek. To łatwiejsze niż myślałam. Zostało jeszcze troszkę. Gotowe. A teraz potrzebuję gęstego kremu. Ten będzie idealny. Dodajemy trochę kremu do pyłu węglowego i wszystko dokładnie mieszamy, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotowe. Można nakładać. Pokrywamy wszystkie czarne punkty i czekamy. Ale super. Ojej. Co z moim uśmiechem? Dlaczego moje zęby są takie żółte? Wiem, potrzebuję pasty i szczoteczki do zębów. Jestem pewna, że to urządzenie mi pomoże. Już czuję, jak moje zęby stają się bielsze z sekundy na sekundę. O tak, są naprawdę bielutkie. Maska też zastygła. Można ściągać. Super, żadnych czarnych chropek. A ja wyglądam świetnie, chociaż chwila. Co z moją twarzą? Mam przecież moc powietrza, na bank mi pomoże. Zrobimy sobie malutki zimny peeling. Moja skóra jest taka gładka i piękna. Ojej, a co to za krzaki? Trzeba to naprawić. Mam tu troszkę pasty do depilacji. Zaraz pozbędziemy się wszystkich niechcianych włosków raz na zawsze. Nałożymy troszkę tutaj i czekamy. Oj, prawie zapomniałam o plastrze. Przykleję go do pasty, aby łatwiej było ją oderwać. Dobra, teraz trzeba użyć siły. To nie powinno być zbyt bolesne. To boli! Grace, uspokój się! Zaraz odlecimy! Wow, jestem taka piękna! Dziewczyny, jesteście najładniejszymi czarodziejkami. Chcę zrobić mocny makijaż. Siło ognia, pomożesz mi? Wow! Super. Spróbujmy zrobić kilka ognistych strzałek. Ojej, nie mogę się napatrzeć. Dodajmy troszkę błyskotek. Mam moc ognia, muszę błyszczeć. Gotowe. Złoto zdecydowanie mi pasuje. Pozdrawiam wszystkich płomiennie. Niebieski zawsze pasował mi do oczu. Lifehacki zawsze pomagają, nawet w makijażu. Superanckie strzałki. Dodamy odrobinkę błyszczyku na moje usta. Super. Już wiem, mojemu makijażowi czegoś brakuje. Okej. Siło wody, potrzebuję żelu. I dużo błyskotek. Mieszamy. I voila! Wyszedł nam fajny żelowy brokat, który świetnie pasuje do mojego niebieskiego cienia do powiek. Wyglądam niesamowicie. Wszyscy będą się zachwycać moją urodą. Zieleń podkreśla blask mojej skóry. Tak lepiej. Zdecydowanie czegoś mi brakuje. A, rzęs. Dodamy nieco gęstości moim naturalnym rzęsom. Wow, o wiele lepiej. Wpadłam na szalony pomysł. Jakie piękne stokrotki. Brakuje ich w moim makijażu. Patrzcie, mam piegi w kształcie stokrotek. Ostatnie pociągnięcie. Kolor tej szminki idealnie pasuje do zielonego cienia do powiek. Nie można mi się oprzeć. Wyruszam na podbój świata. Okej, a co ja mam zrobić? O, moc powietrza powinna mi pomóc. Chcę zwiewne, piękne strzałki. Wow, właśnie to miałam na myśli. To najlepsze strzałki, jakie kiedykolwiek miałam.
dodamy troszkę perełek. Są tak delikatne jak ja. Myślę, że wszystkim opadnie szczęka, gdy zobaczą mnie w nowej stylizacji. Ale jestem piękna. Skończyłam. Idziemy dalej. Wow, dziewczyny, jesteście oszałamiające. Każda jest wyjątkowa na swój sposób. I każda jest piękna. Moje włosy w ogóle mnie nie słuchają. Doskonale cię rozumiem. Walczyłam z nimi przez ostatnią godzinę. Żadna ze szczotek mi nie pomaga. Jestem zmęczona. O, mam pomysł. Moje włosy są okropne, ale moc powietrza na pewno pomoże mi to naprawić. Wow, świetna fryzura. Idealnie pasuje do mojego stylu. Jestem taka piękna. Wiem. Mam makijaż z perełkami, więc dodam je do włosów. To będzie fajny szczegół, na który każdy zwróci uwagę. Wygląda niesamowicie. Wow, co za kryształy. Właśnie tego mi brakowało. Włosy od razu wyglądają bardzo spektakularnie. Dodam jeszcze troszkę kryształków. Chcę błyszczeć jak księżniczka na balu. Kurczę, moje włosy są okropne po tej wichurze od Grace. O, siła ognia, pomożesz mi. Wow, to dopiero ognista fryzura. Te loki tak dobrze na mnie wyglądają. Wow, są czerwone. Zdecydowanie jestem ognistą dziewczyną. Niesamowite. Ta opaska dopełni mój ognisty look. Kurczę, moje włosy trudno nawet rozczesać. Jak mam z nich zrobić fryzurę? Siło wody, jak zwykle jesteś, kiedy cię potrzebuję. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę rezultat. Wow, mokra stylizacja. Dodam kilka kokardek. Jestem ślicznotką. A wy patrzcie na Dinę. O, te kucyki zdecydowanie mi nie pasują. Ale mam fajny pomysł. Zakręcę loki. W końcu mam siłę ziemi, więc chcę mieć elegancką i spokojną fryzurę. O tak, właśnie to chcę widzieć na całej głowie. Moja fryzura będzie zdecydowanie najlepsza. Zobaczycie. Jeszcze tylko troszkę. I gotowe. Muszę je tylko ładnie ułożyć. Podepniemy włosy w ten sposób. Ale czegoś mi brakuje. Siło ziemi, potrzebuję twojej pomocy. Dodajmy coś żywego do moich włosów. O tak, o tym mówiłam. Jakie piękne i delikatne kwiaty. Dina, jesteś niesamowita. Mary bombowa. Linda, rozpalisz wszystkie serca. A ty, Grace, jesteś taka delikatna. Dziewczyny, zdecydowanie musicie zmienić te piżamy na jakieś fajniejsze stroje. O, już mam pomysł. Natknęłam się kiedyś w mojej szafie na oszałamiającą czerwoną sukienkę. Właśnie taką chcę. Ale wygląda troszkę zwyczajnie. Po co mi sukienka, skoro mogę zrobić spódniczkę i top? Super, ale czegoś mi brakuje. Wiem, muszę dodać troszkę ognia. Wow, no od razu lepiej. I ostatni akcent. Buty, ogniste kolczyki i wisiorek, aby wszyscy wiedzieli, że moim żywiołem jest ogień. Jestem gotowa. W co ja się ubiorę? Nic się nie nadaje. Mam pomysł. Zrobię własną sukienkę. Gotowe. Idealnie pasuje do mojego makijażu. Siło ziemi, możesz dokończyć ten look? Ojej, brakowało mi właśnie kwiatów. Dodamy jeszcze ładne kolczyki. Wisiorek. I różowe buty. No i co? Wyglądam jak księżniczka ziemi? Myślę, że w 100%. Co wygląda tak zwyczajnie? O, przyszedł mi do głowy genialny pomysł.
Moc wody pomoże mi stworzyć unikalny strój, którego na pewno nikt nie powtórzy. Chcę zrobić ze zwykłej białej koszulki bluzkę wodnej wróżki. Ale żeby to zrobić, muszę ją pokolorować. To bardzo proste. Trzeba skręcić koszulkę w węzeł, związać ją gumkami i zanurzyć w wybranym kolorze farby. W moim przypadku to niebieski. Oczywiście, to mój ulubiony kolor. Tylko spójrzcie, jak wspaniale mi to wyszło. Zakładamy jeszcze ładne buty, niebieskie kolczyki i wisiorek. Myślę, że wszystko wygląda super harmonijnie. Jaka ja jestem piękna. Postanowiłam, że nikt nie zrobi lepszej stylizacji niż ja sama. Uszyję własną sukienkę. Będzie całkowicie uosabiać moją zwiewność, lekkość i szykowność. Albo nie będzie. Coś mi nie wychodzi. No przecież mam moc powietrza. Ona zrozumie mnie w 100%. Wow, wyszło nawet lepiej niż mogłam sobie wyobrazić. Ta lekkość i zwiewność całkowicie opisuje mnie i moją cudowną moc powietrza. Jeszcze ostatnie dodatki. Wisiorek. I gotowe. Jestem cudowna. Wow, Tina, siła ziemi. Jesteś urocza. Linda, siła ognia. Jesteś magiczna. Mary, moc wody. Jesteś zachwycająca. Grace, moc powietrza. Jesteś wspaniała. Dziewczyny, wyglądacie oszałamiająco. Chłopaki już szaleją na punkcie tych piękności. A pozostałe dziewczyny są zazdrosne. Tak, tak, nie wydaje wam się. To te same kujonki. A teraz są królowymi piękności. Dziewczyny, podbiłyście ich serca. Ale ślicznotki. Ej, za co? To właśnie nazywam muzyką. Stop. Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć swoją część. Upiększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Wow! Pokaż mi ten plan. Ej, oddaj to! Stój, nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. Stawimy to tutaj. I nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda poduszki nie chcą się trzymać. Co robisz? To był mój pomysł. Domek pod łóżkiem. Wstydź się, złodziejka. To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem. Nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę, wiem. Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce. Wow, zniżki na zabawki. Muszę odwiedzić ten sklep. Ręce precz, niczego nie dotykaj. Możesz tylko patrzeć. Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek. Zwłaszcza za darmo. Wow! To Huggy Wuggy! Ręce! Pamiętam! Wow! A więc jest tu też wielki Huggy Wuggy! Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiążę ten problem, dopóki ochroniarz nie patrzy. Co
Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak. Ale co? Cześć, jak leci? A, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Witaj, kaczuszko. Opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwy ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką. To wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz. Też mam co położyć pod łóżkiem. I jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły koc. To jest koc Hagiwagi. Tak, Jess jest trochę dziwna. A teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Tatusiu, mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę, a nie plecak. Chcę być uczennicą. Bardzo dziękuję, jesteś taki dobry. Tu jest pięknie, zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? Hagiwagi, to świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dzień dobry, w końcu przyniosłam mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne, najwyższy czas, Suzy. Pewnie jest pani głodna. Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa. Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam. Ej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcję? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz, złodziejko. Jabłko mówisz? A masz za jabłko, za tablicę. Jess, teraz mam coś o wiele fajniejszego niż twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat, jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd wzięłaś tablicę? Do czego w ogóle jest ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz ci pokażę. Co ty? Apsik! Wiesz, to naprawdę ci pasuje. Jakbyś tak właśnie miała wyglądać. Bardzo zabawne. Przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. Co może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić? Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami. Na przykład ta lampa w kształcie jednorożca. Lampa? Komu potrzebna jest twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. Tak, jest pięknie. Ojej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk, zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin, pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia, mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie, nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała na przykład Nutellę? Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus. A co z chipsami? Pringles? Chipsy?
Tak, chętnie bym je zjadł. Ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra. Został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak, daj mi je. No to mogę wziąć Misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Hurra, dzięki ci bardzo, Quentin. Muszę już iść. Co to jest? Gdzie są lody? Oszukałaś mnie. Nie da się oszukać Quentina. Muszę natychmiast udać się do mojego domku. Patrzcie, moi wierni przyjaciele. Ta dziewczyna mnie oszukała. Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że Pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Suzy. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć Misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo. Chmury, które świecą różnymi kolorami. Och, to jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Na pewno będę głodna, więc lodówka pełna różnych smakołyków mi się przyda. Lodówka? Dokładnie, ale taka mi nie wystarczy. Chyba wiem, gdzie mogę znaleźć większą. Mamo, przepraszam, później to zwrócę. Ojej, dokąd zmierzasz z taką dużą lodówką? Jedzenia nigdy za wiele. Co? Gdzie jest nasza lodówka? A gdzie są nachosy? Były dla gości. Nic nie rozumiem. Co tu się dzieje? Gdzie to wszystko przepada? Nie można się odwrócić nawet na chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż uratować ciasto. Stop! Wiedziałam, że to ty. Jestem taka wściekła. Muszę natychmiast iść do mojego domku. No co jest, pajączku? Przyszłam, żeby się odstresować. Powinieneś widzieć, jak ciężko jest być matką nastolatki. Ale tutaj mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu się zrelaksować. No, od razu inna sprawa. Lepiej już się czuję. Gdzie ty byłaś? I skąd masz ciasto? Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz tortu. I co zamierzasz z nim zrobić? Wypić herbatę z Hagiwagi. Nie przeszkadzaj mi. Mogłabyś się podzielić tym z przyjaciółką. Jestem taka zmęczona leżeniem. Fajnie jest mieć telewizor. Można obejrzeć tyle fajnych rzeczy. Widzisz, Jess? Ja się wcale nie nudzę. Właśnie, potrzebuję telewizora. Chyba znowu zgłodniałem. Pójdę do kuchni wziąć jakąś przekąskę. Bardzo potrzebuję telewizora. Mam nadzieję, że tata zrozumie. O, cześć! Co słychać? Cześć! Nie musisz się martwić. Właśnie zobaczyłam, że twój telewizor jest przekrzywiony. Wielkie dzięki. Czekaj! A gdzie jest mój telewizor? Mała złodziejka! No kto to widział? Kradzież w biały dzień! Wstydź się! Muszę iść do domku! Kochanie, przyniosłam ci coś do picia. Chcesz kolę? A, wiem, gdzie on jest.
ty tam robisz? Ojej, zamknij drzwi, jak ci nie wstyd? Co zrobiłaś? To telewizor tatusia. Nie jest ci wstyd? Mnie? Po prostu jesteś zazdrosna. Teraz mogę oglądać i słuchać, czego tylko chcę. Nie, to jakieś nudy. No a tego sobie posłuchamy. To okropne, nie wytrzymam tego. Jestem już zmęczona, znowu mi się nudzi. A mnie czeka wspaniała zabawa. Zobacz, co przyniosłam. To prawdziwa bitwa taneczna. Zaraz cię załatwię. Obserwuj i ucz się. Co? Co ja cię pokonam? Raczej ty obserwuj się ucz. Jak super! Zgadzam się. Wygrałyśmy! Gratuluję! Siostrzyczko, musimy to robić częściej. Zgadzam się. No to co, bawimy się dalej? Tak! Pora potrenować celność. Dobrze, że pojawił się nowy obiekt do ćwiczeń. Jestem profesjonalistką, zawsze trafiam w dziesiątkę. Aj, moja głowa! Nie trzeba było się tu plątać. Przepraszam, chciałem tylko trochę posprzątać. W porządku, nic się nie stało, wejdź. Tylko nie zawracaj mi więcej głowy, bo ja tu ćwiczę. Gdzie ten Zak? Tak mi się chce słodyczy. Lucy, cześć! Poznajesz mnie? Podejdź bliżej, żeby nikt nas nie usłyszał. To ja, Zak. Bez wąsów lepiej? Cześć, przyjacielu, czekałam na ciebie. Co ty mi podstawiasz do twarzy? Nie widzisz? Przyjrzyj się bliżej, to guma. Nawet nie masz pojęcia, jaka jest pyszna. Spróbuj. Nie. Bardzo chętnie, ale super wymyśliłeś. Myślałam, że to mop. Wow, to jest naprawdę boskie. Cieszę się, że ci smakuje. Uwielbiam patrzeć, jak jesz. Ja też się cieszę, że cię widzę. Zobacz, jakiego balona umiem zrobić. Lucy, lepiej tego nie rób. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Przestań, proszę. Co to było? Czy to wybuch? Niemożliwe. Chyba się przesłyszałam. Na czym to ja skończyłam? Lucy, nie możesz tak ryzykować. O, prawie zapomniałem, że mam tu coś jeszcze. Wiadro z pomyjami? Żartujesz sobie, Zak? Głuptasie, to Coca-Cola. Trzymaj, mam dla ciebie słomkę, żeby ci było wygodniej pić. Uwielbiam cię, Zak. Jesteś taki miły. Dzięki, to jest pyszne. Wiedziałem, że to docenisz. O nie, za dużo bąbelków. Mój brzuch. Co ty wyprawiasz, Lucy? Wkopiesz nas. Teraz na pewno mi się nie wydawało. W więzieniu jest intruz. Trzymaj się, zaraz cię dorwę. To niedopuszczalne. Nie spiesz się tak, Lucy. A ja na waszym miejscu bym się pospieszyła. Przepraszam, muszę już iść. Zaraz, zaraz, dokąd to? Co ty zrobiłeś? Do widzenia. Trzymaj się, zaraz cię dorwę. Jak to ślisko. Zapamiętam cię. Jeszcze raz coś odwalicie i oboje macie przechlapane. Pora troszeczkę zblednieć. Tyle chyba wystarczy. Pomocy! Umieram! Co się dzieje? Źle się czuję. Wezwijcie lekarza natychmiast. Proszę! Szybciej! Chyba uwierzyła. Jeszcze im nie zarazi. Lepiej pozbędę się tych okularów. Ma rację, powinnam wezwać lekarza. Pomocy! W więzieniu wybuchła epidemia! Dzień dobry, lekarz potrzebny? Panie doktorze, niech pan mnie uratuje. Muszę udać się do źródła infekcji. Mam problemy z oddychaniem. Proszę mi pomóc. Spokojnie, zaraz coś poradzimy. Ojej, Twix! Takie leczenie to ja rozumiem. Jest tu mnóstwo moich ulubionych słodyczy. Lucy, znowu mnie nie poznajesz, to Zak. Ciekawe, co tam się dzieje? Boję się zastrzyków. Nie chcę. Niedobrze mi. Lucy, to tylko sok, uspokój się, otwórz szeroko buzię. Pomarańczowy, mój ulubiony. Dzięki, daj jeszcze.
Czas na poważniejsze medykamenty i sobie też zaaplikuję. To najlepsze lekarstwa na świecie. Masz rację, Lucy, jestem w siódmym niebie. No i jak sytuacja? Mam nadzieję, że ta infekcja nie jest śmiertelna. Czy wy jecie słodycze? To skandal! Zak, daj mi gryza. Znów ta słodka para. No uważajcie, tym razem dam wam nauczkę. Przyłapałam was. Poddajcie się. Nic tam nie zrobisz. A ja mam broń. A masz. Znowu jakieś przekręty? No ile można? Na razie, Lucy. Kręci mi się w głowie. Gdzie on jest? Stój! I tak cię złapię. Zbliżam się. Oj, chyba pomyliłam kierunek. Co się tak gapisz? Myślisz, że puszczę ci to płazem? Pokaż mi, co tam masz. Aha, słodycze. Tak właśnie myślałam. Konfiskuję to. Proszę zostawić przynajmniej jednego batonika. Ćwiczenia to klucz do dobrego zdrowia. Obiad, obiad. Stój. Pokaż mi najpierw, co tam masz. Nic takiego. Zwykły makaron. Proszę spojrzeć. O, jeszcze ciepły. Wygląda smacznie. Nałóż mi. Jasne, już się robi. Mam nadzieję, że ten talerz wystarczy. Ale w razie czego proszę dać znać, przyniosę dokładkę. Nie ma mowy, nie będę czekać. Dawaj mi ten garnek. I szczypce, bo jak mam bez nich jeść? Okej. Dobra, możesz iść. Smacznego. Dziękuję, jestem głodna jak wilk. Jakie to pyszne. Gdzie ten Zak ze słodyczami? Zaraz się rozchoruje. Obiad, obiad. Psst, podejdź bliżej kraty. Znowu mnie nie poznała. Lucy, to ja. Czekałam na ciebie, Zak. Przyniosłeś mi makaron? Nie chcę tego jeść. Nie zwracaj na niego uwagi. To tylko ściema. Mam dla ciebie coś lepszego. Spójrz na tego ogromnego burgera. Podoba ci się? Jest imponujący, Zak. Uwielbiam cię. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałam. No w końcu jakiś sensowny posiłek. Szkoda, że taki mały garnek. Nie odmówiłabym dokładki. Pora na odpoczynek. Zaraz, co to za zapach? Pachnie burgerem. Skąd to dolatuje? Koniecznie muszę się dowiedzieć, ale nie mogę wstać. Dobra, pojadę na krześle. Świetnie mi idzie. Zak, bez ciebie umarłabym z głodu. Wiedziałam, że to znowu wy. Daj mi tego burgera natychmiast. Tylko nie to. Proszę, niech mi pani go nie odbiera. Nie próbuj brać mnie na litość. To był mój burger. Dokąd go zabierasz? Życie jest takie okrutne. O, Snickers. Uwielbiam tego batona. Jak dobrze, że ja mogę jeść tu słodycze, a nasi więźniowie nie. Ja też chcę batonika. Zaraz. Czy ta krata jest uszkodzona? Super! To znaczy, że mogę wyjść. Tyle wygrać. Ojej, tylko nie to. Nie patrz takim wzrokiem na mojego Snickersa. I tak ci go nie dam. Zawalczę o niego. Zobaczysz. Zaraz go zjem i po sprawie. Odejdź ode mnie, bo zadzwonię po wsparcie. Pomocy! Więźniarka wyszła z celi i zaatakowała policjantkę. I po wszystkim. Teraz na pewno się nie wydostanie. Okej. Dzięki. Obserwuję cię. Chyba poszła. Super. Cześć, Lucy. Jak dobrze cię widzieć, Zak. Co to jest? Jakaś niespodzianka dla mnie? Też jestem bardzo ciekawa, co tam jest. Postanowiłem jeszcze trochę poobserwować więźniarkę. Dziękuję, ale myślę, że już czas, żeby pan sobie poszedł. Narka. Siedź cicho, żebym cię nie słyszała. W końcu zostawiła mnie w spokoju. Zobaczymy, co my tu mamy. Ojej, żelek. Jakie to urocze. Mam nadzieję, że jest tego więcej. Muszę lepiej sprawdzić kłódkę. Mam. Jest tu cała masa żelków. Nadstawię dłoń, żeby wszystko stamtąd wydobyć. Różnokolorowe misie. Wow. Zak wie, co lubię. Pychota. To jest takie dobre. Może w innych zamkach też coś jest. Muszę to natychmiast sprawdzić. Wszędzie są żelki. Niewiarygodne. Mam cię. Wiedziałam, że twój chłopak to wszystko ustawił. Oddawaj mi te żelki. Jakie
żelki. Nie wiem, o czym pani mówi. To perfidne kłamstwo. Że co? Ja nigdy nie kłamię. Konfiskata słodyczy to moja ulubiona część pracy. Co tu się dzieje? Kto mnie ochlapał? Prace sanitarne. To jest obszar zwiększonego ryzyka. Proszę się odsunąć. Zrozumiałam. Zbiorę tylko swoje rzeczy i już mnie nie ma. Dziękuję za uprzedzenie. Tak łatwo było ją oszukać. Gdzie jest Zak? Tak bardzo za nim tęsknię. Jesteś, hurra! Chodź tu, kochanie, jesteś wolna. Wiedziałam, że nie stąd wyciągniesz. Patrz, co ci przyniosłem. Tu jest wszystko, co najbardziej lubisz. Jesteś the best. Od czego by to zacząć? Chyba od Twixa. Tak bardzo mi smakuje. Smak batonika i wolności. Czy może być coś lepszego? Dobra, pora się stąd zwijać. A dokąd to? Wiedziałam, że to podstęp. A macie, nie uciekniecie stąd. Przestań, nic nie widzę. Boję się, Zak. Mam was, ptaszki w klatce. No to teraz posiedzicie sobie razem. Jestem pewna, że będziecie się dobrze bawić. Bo przecież nie możecie bez siebie żyć. A ja wezmę sobie ten płaszczyk. Proszę nas tu nie zostawiać. Żegnam. Utknęliśmy w tej dziurze na zawsze. O, zapomniała zabrać kask. Zobacz, co tu jest. Mój ulubiony Twix. Cudownie. Musimy go natychmiast zjeść. Trzymaj, Zak. Och, jest boski.